Dokładnie 118 dni musieli czekać piłkarze Piasta na kolejny mecz o ligowe punkty. Na spotkanie 20. kolejki z Polonią Bytom wybiegli bowiem 20 listopada zeszłego roku, a 17 marca w ramach rozgrywek 21. kolejki zagrają w Szczecinie z tamtejszą Pogonią. Ta przerwa, myślę, że była 3 miesiące, a każdy piłkarz taką długą przerwę nie lubi. Także dalsze te 2 miesiące, co jsme měli ten okres przygotowania, myślę, że jsme připraveni na ten první meč, na pewno. Tyle przygotowania, także musimy być gotowi. Na pewno cieszymy się na tą inaugurację, bo tak jak pani powiedziała, no tyle czasu czekania, to chyba w żadnej lidze europejskiej się nie zdarza, tylko u nas, do Ekstraklasa zaczyna troszeczkę wcześniej, tej przerwy jest mniej, pierwsza liga ma tak długą przerwę, no ale mówię, cieszymy się na tą inaugurację, cieszymy się, że jedziemy do Szczecina i będzie nam dane zmierzyć się z dobrym przeciwnikiem. Tak, na pewno czekaliśmy z niecierpliwością na ten mecz, ponieważ 4 miesiące bez meczu takiego mistrzowskiego jest to naprawdę ciężka sprawa, ciężko to przeżyć i brakowało nam, czy brakuje już takiej adrenaliny trochę. Jedziemy do Szczecina pełni optymizmu i mamy nadzieję, że wywalczymy tam na pewno jakieś punkty. Mamy nadzieję, że zagramy dobre spotkanie, dobry mecz i że ten sezon dla nas się zacznie bardzo pozytywnie. A że rywal trudny, a wyjazd daleki, to też piłkarze Piasta do Szczecina wyjechali już w czwartek, aby mieć więcej czasu na aklimatyzację na Pomorzu. Na miejscu odbędą jeszcze 2 treningi, aby w sobotę dać z siebie wszystko i przywieźć do Gliwic bezcenne 3 punkty. No tak, przygotowaliśmy sobie, jasne, jest to pierwszy mecz, także mówimy o tej Pogoni, mówimy, gadamy w szatni, ale ja myślę, że dzisiaj idziemy na to zgrupowanie, że tam na pewno budeme oglądat nějaký sparring a... My się przygotowujemy do każdego meczu tak samo, do meczu z Pogonią staramy się być skoncentrowani i jedziemy po zwycięstwo, tak jak wszędzie. My się koncentrujemy w dużej mierze na sobie, wiadomo, analizowaliśmy rywala, ale koncentrujemy się na sobie, bo wiemy, że jeżeli my zagramy dobre spotkanie, to rywal będzie się musiał pod nas podporządkować. My jedziemy, jak mówię, no, do każdego meczu idziemy z tym, abyśmy nie przegrali. Wiemy, że zespół ze Szczecina jest to lider, bardzo mocno się wzmocnił w tej rundzie i na pewno będzie ciężko o punkty, ale powalczymy na pewno. Ostatni sparring z kolejarzem Stróże pokazał, że Piast wciąż musi jeszcze poprawić pewne elementy gry. Trenerzy zapewniają jednak, że w sobotę forma Gliwiczan będzie już optymalna. Nie można wszystkiego skreślać w jeden sparring. Dokonaliśmy zmian w tym meczu. Niestety nie udało nam się to, ponieważ straciliśmy w drugiej połowie 3 bramki, ale może i dobry to był prognostyk pod tym właśnie kątem, żeby jeszcze bardziej pracować nad tym, żeby tych bramek nie tracić. No gotowi jsme, na pewno jsme gotowi. I gdyż ten ostatni mecz pokazał to, że mamy rzeczy jeszcze do oprawienia, ale myślę, że jsme przygotowani na lidra. Przypomnijmy, że na sobotni mecz organizowany jest dla kibiców zbiorowy wyjazd. Koszt biletu i przejazdu to 95 zł, a zapisy prowadzone są w kasach stadionu przy ulicy Okrzei. Kto do Szczecina pojechać nie może, inauguracyjny występ niebiesko-czerwonych obejrzeć może również w telewizji Orange Sport. Początek transmisji o godzinie 19:15.